Niektórzy, widząc taki oto widok przed oczyma, zapewne postukaliby się po głowie i powiedzieli, no zwariował. No bo jak to możliwe, że istnieje taka grupa kaktusów, która może rosnąć w Polsce, w naszych, przecież to trudnych warunkach klimatycznych i to jeszcze w Beskidzie Wyspowym, czyli w moim ogrodzie, gdzie tych opadów, ta suma opadów w ciągu roku jest naprawdę duża, a przecież kaktusy to rośliny półpustynne lub też pustynne, czyli takie, które nie lubią dużej ilości opadów, zwłaszcza w sezonie zimowym. Ale istnieje taka grupa właśnie tych kaktusów i ona pochodzi przede wszystkim z rejonu Ameryki Północnej, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie porasta tam naprawdę bardzo zimne stanowiska, gdzie temperatura bardzo często przecież w zimie spada do minus 30, nawet więcej stopni. Ale dzięki temu te kaktusy wytworzyły tam taki system obronny, dzięki któremu są w stanie przezimować i przetrzymywać bardzo niskie, skrajne temperatury, minusowe temperatury, które przecież niejedną roślinę by zniszczyły. A kaktusy zawierają przecież bardzo dużo wody w sobie, ale dzięki temu, że one pozbywają się tej wody z tkanek i całe na zimę się marszczą, po prostu wyglądają tak, jakby padły, jakby zupełnie uschły, to tylko ta funkcja pozwala im przetrwać właśnie te najbardziej skrajne czynniki. Uprawą kaktusów mrozoodpornych zajmuję się u siebie w ogrodzie mniej więcej od około 15 lat. Na tej bazie, na moich doświadczeniach, chciałbym właśnie Wam dzisiaj opowiedzieć, jak zrobić, żeby te wspaniałe rośliny mogły się u nas zadomowić i po prostu cieszyły nasze oko przez bardzo długi czas, ponieważ są to rośliny bardzo długowieczne i nie wymagające żadnej opieki. Oczywiście jest tylko jeden minus uprawy kaktusów. One są kujące, mają bardzo dużo kolców, na pewno więcej niż róża, więc jeśli są u nas w ogrodzie małe dzieci, no to może być problem z uprawą właśnie tych kaktusów. Chociaż są takie kaktusy jeszcze opuncje mrozoodporne w niewielkiej grupie, które tych kolców nie mają i je śmiało możemy sadzić u nas w ogrodach. Ale ja oczywiście później podam pod tym filmikiem tę grupę kaktusów, która będzie się nadawać właśnie do uprawy w naszym klimacie, a ta grupa jest nawet dosyć szeroka, więc mamy w czym wybierać. Ja tylko tak szybko przytoczę Wam, bo to oczywiście nie ma sensu, żebym tutaj skupiał się za bardzo na tych wszystkich odmianach, ale do tych mrozoodpornych opuncji należą opuncje z gatunków takich jak Basilaris, Engelmani, Erinacea, Faecanta, Poepigi oraz Valentini. A jeśli chodzi o echinocereusy, bo to też są kaktusy mrozoodporne, no to Engelmani czy też Reichenbachii. U mnie to jedno stanowisko tych tutaj opuncji, które widzicie. Są tutaj posadzone trzy odmiany o kwiatach różowych, pomarańczowych oraz żółtych i one stopniowo się rozwijają. Pączków jest bardzo, bardzo dużo. Jest to stanowisko na pewno bardzo słoneczne, przy ścianie, ciepłe, no bo ściana oddaje bardzo długo ciepło, więc sadźmy kaktusy właśnie na takim stanowisku. Czy to w kamieniach, które też przecież oddają ciepło, czy to przy ścianie. I stanowisko powinno być jak najbardziej suche. Oczywiście, jeśli tam w ogóle woda nie pada, no to wtedy w sezonie letnim, wiosenno-letnim musimy takie rośliny od czasu do czasu tam podlewać. Też bez przesady, raz na miesiąc wystarczy. To też im wystarczy, ale jeśli tam woda pada, tak jak u mnie, chociażby w tym miejscu, no to nie musimy z nimi robić nic, nie trzeba ich podlewać. Jedynie to co, to jeszcze odchwaszczanie, o ile oczywiście to odchwaszczanie będzie u nas
konieczne, bo u mnie na przykład to, te opuncje jeszcze nigdy nie zarosły. A tu znajduje się drugie stanowisko z opuncjami oraz echinocereusami, czyli kaktusami mrozoodpornymi. Te kaktusy tutaj rosną wśród kamieni. I na tych obu stanowiskach, gdzie rosną te mrozoodporne kaktusy, no to jest tak naprawdę ta gleba pod nimi składa się wyłącznie ze żwiru oraz piasku. Tutaj nie ma ani grama nawet jakiejkolwiek domieszki ziemi, bo też te opuncje najlepiej rosną właśnie na żwirze lub też na piasku. Reasumując, opuncja musi mieć bardzo przepuszczalne podłoże. Nie może absolutnie tam żadna woda zalegać w korzeniach. Lepiej, jeśli opuncja będzie miała bardzo sucho, niż nawet odrobinę wilgoci, jeśli chodzi o zimę. Albo ta woda po prostu powinna odpływać bardzo szybko, tak jakby chociaż u mnie. Zresztą ja mam takie doświadczenie z tymi opuncjami. To znaczy, ja je kiedyś na początku zabezpieczałem, ponieważ wiem, że większość z Was właśnie tak robi. Tych, którzy posiadają u siebie opuncje, większość okrywa, robi takie daszki nad opuncjami po to, aby właśnie ta woda opadowa nie dostawała się do tych roślin i ta czynność już robi u siebie mniej więcej w połowie września. Ja okrywałem zazwyczaj dopiero gdzieś tak w połowie listopada i odkrywałem mniej więcej pod koniec marca, bo bałem się, że po prostu ta woda ze śniegu czy też z deszczu, która towarzyszy przecież nam przez zimę, ona może spowodować zagnicie i zupełne wymarcie tych wspaniałych roślin. No ale od 2 lat zrobiłem takie doświadczenie, to znaczy już nie miałem nawet czym zakrywać tych kaktusów. Nie było takiej możliwości. Nie mam też jakiegoś daszku. A po drugie, mam za dużo innych też obowiązków, żeby zajmować się jeszcze tymi kaktusami. Powiedziałem, że będzie co będzie. I wyobraźcie sobie, że nie okryłem tych kaktusów niczym, żadnym daszkiem przeciwopadowym. I okazało się, że kaktusy przezimowały tak, jak widzicie. A zima tutaj w Beskidzie Wyspowym, ta miniona zima była naprawdę skrajnie deszczowa i padało tak naprawdę przez 5 miesięcy chyba, od października czy września nawet aż do kwietnia, a to nawet więcej niż 5 miesięcy. No ale naprawdę wydawało mi się, że te kaktusy nie przetrwają, a jednak jak widzicie nic im nie jest i to jeszcze kwitną, mają mnóstwo pączków, niektóre mają mnóstwo pączków, inne kwitną już bardzo ładnie. Tak więc to już do Was należy decyzja, czy chcecie je okrywać daszkiem przeciwopadowym, czy też nie. Ja ich nie okrywam u siebie, no i mają się tak, jak się mają tutaj na tym obrazku załączonym, czyli pięknie. Ja nie nawożę kaktusów niczym, one po prostu kwitną każdego roku, bo potrzebują do kwitnienia właśnie niskich temperatur. Czyli nie możemy takich kaktusów przechowywać w ciepłym pomieszczeniu, no bo wtedy one nie dostaną tej niskiej temperatury i nam nie będą za bardzo kwitły. Ale możemy też zrobić taki, wykorzystać u siebie taki patent, to znaczy posadzić je w donicach na tarasie. I tak jak mój znajomy zrobił też, trzyma je przez cały okrągły rok właśnie na zewnątrz, pod oknem chyba, lub też na tarasie, no i one tam bezproblemowo przetrzymują. Nie zabezpiecza do nic niczym, absolutnie niczym, tylko woda na nie nie pada, no i żyją i mają się naprawdę znakomicie. Czyli wygląda na to, że kaktusy mrozoodporne są bardziej odporne, niż nam się nawet wydaje.